Witam ponownie w Strażnika Galaktyki, jest Adaś, jest impreza, idziemy na Imperatora, proszę Państwa, to się dzieje. Uwolniliśmy ostatnio Złotego Poślada, więc no, proszę Państwa, mam nadzieję, że już teraz dorwiemy tego Rakera. Musimy uratować Niki, całą galaktykę, no i jeszcze zobaczymy, co z tym Magusem całym, nie? Dobra, dotarliśmy do punktu... Minus jeden. Ruchy! Ej, co? Oh no. Kłena rzucił. Jakiś wiedźmin jest? Radujcie się! Wiedźmin? Przybywacie w sam czas, by ujrzeć cud. Unifikatorze, ufam, że dopilnujesz, ażeby baczyli. Z łatwością. Kurde, ta Niki nadal zwariowana. Oh no. Oh no. Kurde, jak w Gwiezdnych Wojnach, nie? Imperatorka. Zaraza na całą galaktykę. Kurde. Serio? Fink Fang Fuma? No nie no. To jest Magus wszędzie. Chodźcie go. O pierdyku, ale jazda. Anima! Sforsuj swój ból! Zrób to dla obietnicy! Potwór! O kurde. Mantis? Mantis? Ona jest zamrożona. Oskuruję cię. Gród, zobacz czy... Jestem Gród. Dobra, idziesz. Idziesz, stary. Po złoto. Prosto w ogień, dobra, rozdział kolejny. 15. Korel gdzieś jest, o kurde. Znajdź źródło. Korel. Musisz jej pomóc, Peter. Gdzie jesteś? Tu? Tu. Prawie jesteś. Dobra, tam. A w tej ręce, co miała ten kamień, nie? Tato. Tato! Już wstawaj! Nie ma czasu! Trzeba się przygotować, bo mama wraca! Wstawaj, no! O! Jeszcze raz! Niki, co? Okej, pamiętacie? Wracamy do tego... Do tego momentu z Corel. Nadal jest ojcem. Nic dziwnego, że tak tego chce. Wyglądamy wspaniale. Kurde, a jak prawda jest inna? Ale by było. Wreszcie! Pomóż mi. Jak mama wróci, chcę, żeby wszystko było idealnie. Niki. Urodziny! Są dzisiaj! Znów zapomniałeś? Tato? Nie. Tato! Okej. Okay. Wiem, że to zabrzmi dziwnie. Git, to pomożesz mi, tak jak ustaliliśmy? To pomóż mi z holoprojektorem, później jeszcze tort i nasz prezent dla niej. Niech wszystko będzie idealnie, gdy wróci. Niki. Kurde, coś tu nie gra. Nie jesteś moim fatrem? Nic nie wydaje ci się w tym dziwnie znajome? Nie, zamówiłam na cukierniczej planecie. Dobra, ten moment zawsze był dziwny. Nie, tak? Upiekłam go. Czy możesz zapalić... Kurde, okay, został jeszcze tak samo, jest tak samo. I projektor. No dobrze, Nick?
A jak ci powiem, że to wszystko nieprawda? Jasne, że nie. Ostrość nie jest ustawiona czy coś. Możesz go wyregulować? Tak, dobra. Spoko. To wciąż super. Wyszło wspaniale. Byłam kurde, pewna, coś tu nie gra. Zepsułam. To radio nie gra. Skoro mowa o demolce... Tak, to hala i otaczający ją układ gwiezdny. I chyba dodałam wszystkie księżyce. To piękne, Niki. Brakuje tylko prezentu dla mamy. Jest chyba gdzieś w moim pokoju. Okej. Okay. To było w tym pokoiku, nie? Pyk. Dobra, Wszystko mamy. Tego najlepszego, buziaki, Niki i Peter. Resztę już sprawdzaliśmy, więc... Znalazłeś go? Tak. Mam. Okay, połóż go z pozostałymi. Świetnie, Poczko. Prezent. Połóż go na stole. Czy to, ja co już wiem, powiem, już ma to robiłem. Znaczenie? My mamy. Na Nowhere. Pamiętasz tę artystyczną aleję, którą spacerowaliśmy i ten obraz, który tak jej się podobał? Krillara? To chyba odpowiedź na moje pytanie. Moglibyśmy teraz porozmawiać? Chyba nie. Jak to wygląda? Zdaje się, że nieźle wpadłaś w tę obietnicę. Dzięki, tato. Kocham cię. O rany. Ej, ona nie słyszy nas. Peter, otwórz drzwi. To mama! Ja dopilnuję, żeby wszystko było idealnie. Ty otwórz drzwi. Kurde. Musimy pogadać. To nie jest prawdziwe. Czyli... O kurcze. Czyli może Peter nie jest ojcem? No nie wiem, ciekawe. O, dobrze cię widzieć. To szaleństwo. Niki zapętliło. Nic do niej nie trafia. Musimy do niej jakoś przemówić. Peter... Wiem. Ułóżmy plan. Nie ma nas. Okej, kumam, że muszę dużo nadrobić. Peter... Ale jeśli ma się udać... Umarłam, Peter. Tak, ale... Ale nie całkiem... Tak? Nie, słyszałem głos. Nie, wezwałaś mnie. Widzę cię teraz. Widzisz tylko ducha. Pewna część mnie jest w kamieniu duszy. Ale to jednak ułuda. Coś wymyślimy. Może da się jakoś... Teraz ona jest najważniejsza. No, bo jeszcze cię... Pomóż jej. Ta obietnica pochłoni. Tylko... Mogłaś mi powiedzieć. Ale o czym? Że Niki... Wiesz... Ja, ty... Te lata temu... O, Peter... Ja to policzyłem. Obietnica to kłamstwo. Tak, wiem, ale tamto nie. Tak? My na Merkurym. Pamiętam tę noc. Ja też. Nie jest twoją córką. Co? Ale moją też nie. Nie pojmuję. To dziecko wojny. Na promie powrotnym Rada Kree eksterminowała wszystkich nieczystej krwi. A Niki była... takim maleństwem. Nie mogłam dać jej zabić. I co jest prawdą? Jestem... ojcem. Nie. Cóż, nie jej ojcem. Wow. Okej. Na flarka? Przecież i tak cię potrzebuję. A mi niech da odejść. Próbowałem, nie słucha. Ale musi. Te urodziny, prezenty, cokolwiek ją uwiązało do jakiejś nieprawdziwej wersji mnie, czy nas. Rozbij iluzję i niech to zrozumie. Wiesz przecież, że tego nie ogarniam. Owszem, tak. Bo musisz. Kurde, a były gratulacje, nie? Pamiętacie? Wiem. No to nieźle. Ale to chyba jest prawda teraz, co powiedziała Corel.
Nie, jak myślicie? Chyba tak. No to nie jestem twoim fatrem. Gdzie mama? To była ona, prawda? Ona nie przyjdzie. Oczywiście, że przyjdzie. To pewnie był... Carlos. Mówił tylko, że się spóźni. A to znaczy, że mogę jeszcze nastawić dobrą muzykę. Zniszcz to kłamstwo. Bardzo cię zniszcz proszę, posłuchaj. Pomówmy o tym po urodzinach mamy. Twoja mama nie przyjdzie. Pomóż jej ujrzeć prawdę. To wszystko nieprawda. Będzie lada moment. Nie wygłupiaj się. Nie, możesz sprawdzić, mała. Czy wszystko jest dobrze? To muszą nie być będzie. Idealne uszy. Ona nie słucha. Próbować to zepsuć. Niki, proszę. Nie, nie chcę tego słuchać. Posłuchaj, Nik. Odejdź ode mnie. Ona musi zrozumieć. Hej! Dobra. Co ty wyprawiasz? Niszczymy te urodziny. Nie! Mogę to naprawić. Nie da się, niestety. Przestań! Przestań! Żadna obietnica przestań! Tego nie naprawi. Mama i tak przyjdzie. To nie jest prawda, Niki. Nic tu nie jest prawdą. Ty, draniu, nie jesteś moim tatą! Nie jesteś... Tak, młoda. Wiem. Zniszczyłeś. Wszystko zniszczyłeś. A mama miała wyjść i... Chcę jedynie... ją zobaczyć. Cokolwiek tutaj wejdzie, to nie mama. Skąd wiesz? Ja mnóstwo nie wiem. Jak trzymać jęzor na wodzy, jak nie siedzieć w pace. Jak pocieszyć 12-latkę, której żale mogą zniszczyć galaktykę. Ale to... obietnica Niki... Umiem poznać przekręt. Tu nie chodzi o ciebie. To tak jakbym spadał w przepaść. Mam to gdzieś, jak ty się czułeś. Wow. To brutalna szczerość. Znam twą obietnicę. Widziałam ich dziesiątki, tysiące i żadna z nich mi nie pomogła. Ja to wiem. Wiem. Chcę, żebyś wiedziała, że przechodziłem coś podobnego jak ty. Jej! Nic jej to nie robi. Bez niej nie mogę. I co, że to nieprawda? Wszystko musi być znów tak jak dawniej. Nawet jak mam piec to samo durne ciasto przez całą durną wieczność. Wolę myśleć, że może wróci, niż przyznać, że tak nie będzie. I to... I że to moja wina. Mogłam jej nie przeszkadzać. Mogłam być szybsza. To nie przez ciebie odeszła, Nik. Nie obarczaj się tym. Dlaczego? Przecież to prawda. Gdybym tylko... To nie jest prawda. Nie ty to stworzyłaś. Nie ty wypuściłaś. Nie przez ciebie mama była tam, gdzie była. Można tu sporo szastać winą, ale akurat ty nie zawiniłaś. Oj. Może to ona? Puk, puk, puk! Tylko sama przejrzysz kłamstwo. Powiem ci po mojemu, że to nie ona. Myślę, że to... bardzo złe coś, co chce zjeść całą galaktykę. A twoja mama... ze wszystkimi jej wadami... jadła dość mało galaktyk. Ale nieważne, co myślę, bo to nie moja obietnica. Ja ci jej nie zburzę. Więc powiedzmy, że to straszne coś za drzwiami... to nie mama. Powiedzmy. Tak? Ja nadal nie wiem, jak... jak ktoś w ogóle... czy ja mam rozwalać ciasta cały dzień? Rozwalanie rzeczy dobrze oczyszcza. Ale...
Można inaczej. Co ty robisz? To z ziemi. Mama mnie uczyła. Chodzi o zapalenie ognia. Ku pamięci. Oddanie czci. Znaczy, to nie żadne czary-mary. Nikogo nie ożywisz, ale... Wiesz, to jest taki gest. Drobnostka w obliczu strasznych, złych rzeczy. Czasem tyle zostaje. A ja wciąż wracam do tej windy. Jak się tak złościła? Nie aż tak bardzo. Prędzej się martwiła z miłości. Hej. Co by nie było? Jestem tu. Okej. Dziękuję. Ale jest coś, co muszę zrobić sama. Tak jest, dokładnie. Kurde. No, po takiej zabawie teraz... Mocno. Dla wszystkich. Oj. Przejrzała. What the hell? Nie jedzie cię! Musisz wrócić! Trzymaj się, stara! Kurde, ale ma moc! Z Dragon Balla! Ale buła! Dawaj, Draksie! No, dobra, wracamy do gry. Jest Nikki. Kurde. No jest strażnikiem galaktyki. Adaś! Adaś, co ty robisz? O nie! Wełbie mu się kręci! Oj! Kurde, Wiedźmin! On łączy Gwiezdne Wojny i Wiedźmina. No to jest... To jest dopiero combo. Nie ma jak przejść! Musimy, inaczej Warlock będzie trup. Skupmy się na fanklubie Rakera. Fan klub. Dobra, fan klub najpierw, później Raker. Zaufałeś Gamorze? Następnym razem spróbujesz. I atak go osłabił. O, fajnie. A tak. Bo on nie ma ręki, nie? Założył się, że wydadzą patcha do Cyberpunka w tym roku. No i widzicie. Wiarę w swoich. Co czeka? Unifikatorze, proszę. I niestety, nie ma ręki. Normalnie funkcjonuje. No pięknie. Najpierw tych magów czarowników. Kurde, oni są zamrożeni tu. Wolni. Dyka. Kurde, patrzcie to jakieś. Nie, to jest masakra. Mówię wam szczerze, to jest masakra. Ciężko. Z płaskim ryjem! Musisz! Okej, Gamoro, dawaj! Oj, chyba się przyda Grut, co? No dobra. Trener daje doping drużynie! Tak, tu jest dużo tych trenerów. A ten na co jest odporny? On się kręcę. To jest przypał. Ała. Który to już raz ratuje babi? Nie zmuszaj ich, żeby cię zabili.
Dzięki, braku! Ciśnij ten Drax! Dawaj, dawaj, Drax! O, tak będzie z pierdyka. Dawaj, Gamoro! Ten latający czaruje! O, zróbmy mu przeciwieństwo! Wszyscy czarują! Mogę działać! Znajdźcie mi cel! To ja zaraz zginę. Dobra, mam tarczę. Nie wierzę, że złociutki skoczył w te magii. Pięknie, jak najszybciej. Ale który tu tak czaruje? Gotów! W sumie ten. Nasz niech wzmocni. To jest taki latający. Pierdykam, no taka walka. Gdzie jesteś, Draksie? On normalnie żre amunicję. Wykorzystaj. Żre amunicję. Żre koperek. Nie, no, to jest nieporozumienie. Krót do dzieła. O, przytrzymaj ich. Musisz. Świetnie. Chodzi o to, żeby wygrać. Nie masz szans. Dobra, jeden padł. Super. Jak nas wszystkich. Rozwałka, Roken! Pięknie. Nikt nic nie grozi. Kurde, zaraz będzie trzeba ekipę zwołać, bo to jest bardzo ciężko już. Może następnym razem spróbujesz uskoczyć. Nie odłóż nas, pomocy! Zanurza nóż! Dobra, wiecie co? Zbióreczka, bo tak nie może być. Ale mocni są, ale są mocni, ja cię kręcę. Dobra. Zdajecie sobie sprawę, z czym mamy do czynienia? To krutacki obłęd. Podobno zeloci są wyjątkowo trudni do pokonania. Ich reputacja flarkowych maszyn do zabijania umacnia się z każdym tykiem. Jak mamy odnieść zwycięstwo, Queen? Już wam powiem. Nieważne, co gadają o zabójstwach. Mają naflarkowane. Właściwie to już przegrali. Frajerów łatwo pokonać. Tak no jest. Właśnie. Niech gadają, no, co chcą. Będzie dobrze. Ale wiedzcie, że ależ teraz buffy pójdą. W opałach. Będzie lepiej tylko, jeśli zrobimy to, co umiemy. Jesteśmy flarkowymi strażnikami galaktyki. Kto jest ze mną? Pola Ulta muszą poczekać. Dobra, wszyscy. Let's go. A nóż da się wbić nóż. Jest moc. Mantis! Dobra, odwrót. Zginął! Będziemy musieli szybko spadać! Musisz! Nie jest zajęta walką, nie? Dla blasterki! Świetnie! Dobra, prądzisz na prąd! Dawaj, Draksie! Drugaj, Gamoro! Nie masz! Wielki unifikatorze, proszę! Świetnie! Dobra. Kto tu jeszcze został? Jakaś miękka paruwa, dobra. Wygląda dobrze! Nawet miło słuchać, jak leszczy! Wysadzaj! Nie no, patrzcie. Rewelka. Cała piątka. Co jeszcze? Oj. Oj, imperator. Dawaj na ring, no kurde, ile można czekać? O kurde. No dobra. Czy on się właśnie buffuje? Wielki unifikator Raker. Oj. No, dobra mowa. No to srugo! Dawaj, dobra, jest bosik. Ile ma trzy paski? Ja pierdyka. Coś nowego! Co teraz, Peter? Buła, buła, od razu. Okej, weźmiemy to. Co tu się dzieje w ogóle? Nie ma litości! Nie! Moja wiara musi trwać! Nie uczta! Ale go bijemy! Dobra, stracił już ten pancerzyk. Luta. Żeby cię zabili. Kurde, znowu ma pancerz. Teraz ci da! Ja może ty? Drax,
Ściśnij tym! Kurde, serio taką lutę dostałem? Już się nie schowasz za dziewczynką, Rejker! Dawaj, dawaj go! Kurde, ale mocny jest! Wiara mnie w swoje! Teraz ci pokażę! Psucie! Dobra, muszę uwolnić naszych. Świetnie, dobra. Nie wiem, czy zaraz się nie przyda gród. Gamoro, na plasterki! Za bardzo się rusza. Dobra, złapiemy go. Nie dostaniesz. Pierdziele, to jest pierwszy dopiero. Teraz Rejker! A jak wygramy? Nie, dobra. Jeden paseczek poszedł? Poszedł. Kurde, ale ile on ma tego pancerza, nie? Cały czas pancerz. Dobra, ściągaj. To jest jakaś rzeź. Nie zmuszaj ich, żeby cię zabić. Trzeba się przerzucić na ciebie. Przytrzymaj go. Dobra. Gin z kolorem! Oddałeś życie przegranej sprawie, Rejker! Dobre po... Rejker! Nie masz szansy! Bądźcie dawaj, Rocket! Ślepi, skoro kurde, co się dzieje? Ślepi? Jak na wszystkich! Nie może być! Ślepy to ty jesteś! Będzie rwać mnie! Wyszysanie! Puść! Kurde, dobra, mamy już prawie połowę drugiego. Trzymaj go, Grot. Żeby cię zabić. Jeszcze nie. To nic nie daje, nie? Ciśnij tym, Drax. Musisz. Może ta plazma? Kurde. Dobra, ładny unik. Gamoro, trzymaj się! Nie mogę! Powstrzymać! Zepsucie! Pierdykam. Jest źle? Uważajcie! Żyję po to, żeby niszczyć! Jestem kurwa! Dobra, daj żyćko! Zostanie kosę! Trzeba ozdrowić tego kulotwora! Trzymaj się, Drax! Się kręcę, dobra, jest połowa już. Wykorzystał. Czyli Grut po prostu może dać nam żyćko, no i tyle, i dobrze. Wiara mnie, och! Jak to? Rocket! Rozwoła! Mój gniew! Musisz! Pyk! Świetnie! Ustąp, czarowniku! To koniec! Jeszcze pancerz i zaraz zejdzie. Trzeba się teraz przyłożyć! Ja to ten Grud naprawdę ma dobry ten ulcik. Dobry ten ulcik ma. Z wyskoku, jak nam się uda, będziemy zgodni! Tylko nie przesadźmy z gościnnymi występami. Bądźcie ślepi! Pięknie! Oj, pięknie! Grud z całej pary! Dobra, teraz wszyscy! Mów modlitwę! Czarownik padł! Nie zatakować go! Mocno! Ej, na ogień jest wrażliwy! To nie boli! Aż tak! Dobra, co się dzieje? Trzymaj, Grud! Jestem Grud! Czyli on jest na ogień, ale jak jest bez tarczy, nie? Oczywiście. Oh no. Szkoda amunicji! Trzeba mu przygwizdzić w całej parę! Dobra, teraz musimy po prostu przetrwać. Kurde, ale Rocket dostał. Znowu będę mógł coś rozwalić. Moje imię. Uważaj! Poczekaj, poczekaj, dobra, nie jesteśmy. Nie pomożaj ich, żeby cię zabić. Poświeć tam, Rocket! Nie wiem, jak mu dołożyć! O, to mój gnie! Kurde, teraz Grud już nie ma? Nie!
przerwać wysysanie! No daj żyćko! Żyłowe remedium! Bomba rocket! No robimy go! Robimy go! Okej, ostatni paseczek, tak? Ole dymy. Nie no, teraz jest taka klepka. Jak to? Ostatnie. Ostatnie już. Trochę mu zjechałem. Ten za dobrze się proszę i cię to! Jakiś mieczyk wyciągnął w ogóle. Muszkieter. No to jest prawdziwy imperator z mieczem. Dalej. Ciężkie są te etapy, nie? Bo nie możemy użyć umiejętności, wyleczyć się. Dobra, jest tarcza. Zepsucie! Ale jak? Pyk, pięknie. Tak mocno. No i ten ogień naprawdę ładnie działa. Wykorzystał cię. Dobra. Zaraz będzie miał gród, leczenie. Zda sobie radę. Musi. Przestań ci ja skokać. Już się nie schowasz za dziewczynką. Dalej, o co teraz chodzi? Dobra, zbióreczka. Czy my chcemy zbióreczkę? Mało zdrowia jest. Puść mnie do tych chłopców! Dobra, dawaj gród. Dzięki gród, host! Nie uczta, diable! Nie mogę się przebić, wypadzę! Dobra, gościa nie ma już. Będzie on! Co się dzieje? Oto mój gniew! Wielki unifikatorze, proszę! No! I kto wykończy? Jeszcze się trzyma. Nie! 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 Ale dymy. Proszę. Nie tak blisko celu. O, Niki. Proszę. To nas okłamało. Ciebie i mnie. No, spójrz. Tak uważnie. Dzieci, uczyniłaś. Zwróciłaś ich nam. Imperator jeszcze wróci w 9 części. Kurde. Oj. Wciągnął go czołem. Nieźle. Dobra, jest. Ping Fang Fum. Piękny smog. No ciekawe, czyli jeszcze teraz Magus, nie? Przed nami. Oh no. Oh no. Podziwiajcie swojego szczodrobliwego strażnika galaktyki. Stało się. Okej, okej, to ci się udało. Nie.
Ale... chyba nie jest okej. Idziemy? Wielbiące tłumy czekają. No coś jeszcze musi być z tym, nie? Tak tego nie zostawią. Ale beka. Nawet Drax się uśmiecha. Wygraliśmy? Jestem Lurwa, no wiadomo. Musimy częściej ratować galaktykę. Ja też chcę. Dam słowo, że nie będę próbowała znów jej zniszczyć. Ty już lepiej nie obiecuj. Zasłużyliśmy na to. Napawajmy się tą chwilą. Ale jaja. Nie wiem, czy to koniec. Ale chyba nie jest. Wyglądają na mocno zdziwionych. Zespolenie z Magusem zezwoliło mi zdusić wspomnienia sług. Nie pamiętają już nic po obietnicy. Strażnikami galaktyki. Właśnie wszystko ocaliliśmy. Nie ma za co. Acz autografów chwilowo nie będziemy rozdawać. Dobra, dobra. Ale coś czuję, że to jeszcze nie koniec. Nie wiem, czy nie zrobimy sobie teraz przerwy na przykład. Chyba tak, dobra. Wydaje mi się, że jeszcze coś ma być, bo nawet pisaliście mi w komentarzu, że nawet po napisach coś może się dziać. No zobaczymy, zobaczymy, więc jeszcze damy sobie taką furtkę na następny odcinek. Zostawcie łapę i widzimy się. Może w ostatnim, wydaje mi się, że w ostatnim już polecimy do końca. Do następnego, hej, hej, hej. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Przypominam o łapce w górze i subskrypcji kanału. Obok wyświetla się nowy film i cała seria odcinków. Natomiast jeśli podoba Wam się moja twórczość, możecie wesprzeć kanał na Patronite i na YouTubie klikając przycisk wesprzyj na ekranie lub poniżej. Wielkie dzięki i do zobaczenia.